Witam, wracam do telefonu pani Weroniki z miejscowości Dźwieruty. Tak mi się wydaje, że tu jest napisane, mam tu karteczkę od pani Weroniki, pokazywałem już film z otwarcia paczki. Wiem, że jest tam wymieniany wyświetlacz, był telefon już grzebany, był już wymieniany ten wyświetlacz przeze mnie, chyba tak, tak, przez chyba tak. Przynajmniej ten e-mail mi się tam gdzieś powtórzył. Ale jest zakładane w tak na pewno oryginał, bo działa Truton, więc inaczej nie dałoby się tego zrobić na zamienniku. Myślę, że może być pani kurczę niezadowolona wybierając zamiennik tym razem, no ale no tak sobie klient zażyczył i tak też montuje. Zobaczymy w jakim stanie. No też to telefon już tam wcześniej pokazywałem. Ale mniej więcej tak, stan jego się trochę zmienił, bo chyba jest na moim filmie, którymś jest jeszcze na YouTube, nie skasowałem tego. Jest film z wymiany tego wyświetlacza. Podgrzeję sobie i tak, będzie tutaj zamiennik. Spróbuję zaprogramować, bo czasami się trafia, że to jest to regenerowany oryginał. Ale mam syf tutaj. Jest za 25 pierwsza. Mogłem to zrobić wcześniej. No dobra, dajmy mu minutę dosłownie. Ja sobie sprzątnę topnik, bo lutowałem. Zobaczymy jak tam w środku, czy podostawał się kurz bardzo. Sprawdzić, bo ten wyświetlacz, gdyby był prefabrykowany oryginał, to zdałoby się w tej chwili odczytać prawdopodobnie jego numery seryjne. No i już wiem, że jest to zamiennik zwykły, ale EEPROM ma czysty, więc jest szansa, że może przyjąć. Zobaczymy. No. Dobra. Nie powinno być problemów z otworzeniem z racji tego, że już było otwierane. Rozładowany jest. Nie, no luks. Super. Jest ten ślad taki specyficzny od taśmy. No i tak, to był chyba oryginalny wyświetlacz montowany. To wygląda nieźle. Nie ma tutaj jakiejś nadmiernej ilości kurzu.
Nie lubię, kurczę, wymieniać. Jak raz wymieniałem na oryginał, a potem klient znowu tłucze wyświetlacz i wymieniam mu na zamiennik, to jest taki uczucie, prawda, zamiennik od oryginału musi się różnić tam jasnością, kątem nachylenia tego, prawda, znaczy kątem widzenia, przepraszam, nie wiem, jasnością, kolorami, nasyceniem kolorów, czułością dotyku. To nie jest tak, że tylko jest różnica oczywiście w cenie. No ale jeżeli chcemy tanio, no to cóż, różnica tutaj jest 100 zł. No. Mogę odłożyć. Uszczelka widzę, że zachowana jest w oryginale. I chyba, nie, chociaż nie. Nie, to jest ta dokładana. Chyba, no ale dobrze wygląda. Nie przepuściła kurzu. Lepkość swoją zachowała, więc nie wymieniamy, zostawiamy. Powiem szczerze, dziwne, kurczę. Dziwne trochę, dlatego że dziwnie to. A może przy tym tak jest. Może programowałem tutaj wyświetlacz pod kompem. No bo nie ma numerów, nie mogę szczytać. No to dziwne, bo sprawdzałem i wydawało mi się, że funkcję TrueTone miał. Czasami się trafi się taki zamiennik, że nie widać różnicy. Ja widziałem ten wyświetlacz mimo tego, że był stłuczony. Nie chcę mi się tutaj... Nie sprawdzałem tutaj na swoim koncie gdzieś tam wcześniej tego filmu ze zmiany. No dobra, zobaczymy jak będzie działać. Nie, no nie może działać, no kurde, no nie może, musi być programowany. Nie, no nie wiem, jak mi, może to nie ten sprawdzałem, no wydaje mi się, że sprawdzałem, miał TrueTone aktywny. Dobra, nieważne, robię dalej. Tak, za 18 jest. Jak nie nau, to kiedy będzie czas dla planety? Już teraz wykorzystuj ponownie wodę po gotowaniu lub dawaj... Station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test. Without prejudice, under the jurisprudence of the soul, the mind, the body. The soul. No dobra, ja już jadę na autopilocie. Mam jeszcze iPhone 11. Który ma do wymiany wyświetlacz. Nie będę go dzisiaj wymieniać, nawet go specjalnie nie brałem, żeby mnie nie kręciło, żeby go wymieniać, bo tam nie jest jakieś super ciśnienie, tak mi się wydaje, chyba tam się umawiał, żeby było do końca tygodnia. Obco, jakiś obcokrajowiec. Córki telefon. Wyświetlacz i tylna klapka. No i tam zapierałem się, żeby tej tylnej klapki nie robić, no ale w końcu zrobię tą tylną klapę. I kupiłem tą szybę, tą tak zwaną Big Hole, i zobaczymy jak to wyjdzie.
Ale ten klej złapał. Tak, tu chyba po chipie widzę. No nie ma. No nie wiem, nie wiem. Są plomby, oczywiście. Tego wszystko już sobie ściągnąłem. Żeby tej taśmy nie zerwać, nie wiem po co oni to robią. Właśnie po to te pułapki zakładają. Pociągnąć po taśmie, po gwarancji. Taśma od dotyku, od Homa, od Touch ID, a to jest od samego wyświetlacza. Jak się zerwie tą od Homa, to jeszcze, znaczy, są osoby, które tam to regenerują oczywiście, ale można podłożyć też taśmę. Wesilek Essentiale Max to podwójna dawka fosfolipidów. Przedmiot reklamy, kurczę. Jedziemy dalej.
Ja już zmontuję sobie ten wyświetlacz mimo wszystko do... przed sprawdzeniem, jeszcze przed wklejeniem oczywiście go sprawdzę, ale liczę, że będzie wszystko ok. Jest to jakaś nowość z tym wyświetlaczem, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Może będzie dobrze. Działać mikrofon ten górny. Kurczę, tutaj do tego podejść, żeby łbanie wsadzać pod tą kamerę. Sprawdzałem, bo czy to są gumki tutaj, ale za dużo bym oczekiwał. Kurczę, no jakoś mi to dzisiaj... Nie mogę sobie tu chwycić dobrze. Sentience of internal, external, or virtual existence. Consciousness. I rozładowany. Thank you.
No i co, muszę mu dać chwilę. Teraz się wyświetla. Może nie tak. Przełączę się na inny kabel, jakiś starszy, tutaj dłuższy. I tak. I go po prostu zacznę skręcać. A on się w tym czasie będzie ładować. Dobra. Coś tam idzie. Muszę zmienić tę rękawiczkę. Spoko. Kurczę, takie jasności jest, no nie, coraz lepsze te zamienniki, nie jest źle, super, dobra, zarąbiste są, już widzę po kolorach, wpiszę sobie kod. Są dzióbki na ekranie, no nie ma Trutona i nie będę go programować, nawet jeśli to nie chce mi się po prostu. Jest ok. Sprawdzę sobie jeszcze czujnik. Ale przed sprawdzeniem może... Nie, dobra, od razu sprawdzę i skręcam. Forever and beyond.
Dobrze, jest okej. Tak to wyszło. Dobra, to chyba będzie na tyle. Na zaciski jeszcze założę. Dobra, to będzie na tyle dzisiaj. Jest godzina 1:04. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Łapa w górę. Do następnego.